Ok, przygotowuję śniadanie, słuchajcie. Ok, przygotowuję sobie, słuchajcie, śniadanie na jutro i będzie to wyglądało tak, że mamy zwykły chleb, zwykły, najzwyklejszy, takie 3 kawałeczki, 2 malutkie, 1 trochę większy, twarożek przygotowany i to jest fajne, bo na przykład posługuje mi to na przykład na 2 dni, że uwielbiam, to tak jest. Kiełki jem nie dlatego, że są zdrowe, tylko dlatego, że lubię. I rukole. Rukola też jest specyficzna i przypominam, że jeżeli czegoś nie lubię, to nie jem, nie męczę się z tym. Jak najbardziej w tym momencie, słuchajcie, możecie sobie włożyć pokrojony kawałeczek ogóreczka i pomidorka. A ja, że nie mam i pomidora nie mogę, to mogę tylko o tym pomarzyć. A tutaj właśnie takie foxtroty się odstawiają. A jakby ktoś pytał, jak będę robiła kanapkę, rukola na spód, później twarożek i na to kiełki. I wtedy może być na przykład właśnie pomidor albo ogóreczek, wiecie, po takim maniunim kawałeczku. Musimy wyłączyć wentylator. O, teraz będzie lepiej. Zupa gotowa. To jest przekąska na jakieś 2-3 dni, ale Paula jest, no to będzie na krócej. I pół szklanki mleka zwykłego 3,2. Można kokosowe dodać, wtedy będzie dużo lepiej. My niestety nie mamy. No ale cóż. Do tego oczywiście, jak się nakłada, można kleksik jogurtu naturalnego, można przesmażyć te własne grzanki, my mamy akurat końcówkę gotowych, to je wykorzystamy. Można przesmażyć, nie wiem, słonecznik, dynie, migdały, uprażyć właśnie, uprażyć, żeby były. I coś jeszcze? A, no można makaron sobie nawet do tego ugotować i doprawiłyśmy to solą, pieprzem i odrobiną curry. Pycha. Paula? Mhm. No Paula, także no. A tu mamy dzisiejszy obiad w domu i polega on na tym, że mamy po prostu ryż, tu jest połowa torebki, jak widzicie odrobina groszku, no z taki kawałeczek marchewki pokryłam sobie po prostu w takie coś i tutaj jest ten kawałek piersi z kurczaka, którą wrzuciłam do tego wszystkiego, doprawiłam solą, pieprzem, jakimiś ziółkami i to jest wszystko. Takie zwykłe, a też bardzo dobre, mi smakuje osobiście, także lecę jeść. Jak zaparowało, słuchajcie, dzisiejsza kolacja to są pierogi ruskie mojej teściowej, 3 sztuki, bo nie wiem, kamera nie oddaje, one są naprawdę duże, takie treściwe i do tego jabłuszko zaraz umyjemy, więc idę jeść. Pamiętajcie o piciu napoju, chciałabym tak jeszcze wtrącić, wiadomo, pijemy herbatę wtedy, kiedy mamy czas, tak, bo w pracy przeważnie nie ma czasu sobie zalać herbatki, więc ostatnio kupowałam właśnie moją ulubioną Tekanę, zielona, brzoskwiniowa, no i jak widzicie zmienili opakowanie i mogłam sobie pozwolić na kupno 2 opakowań, dlatego, że już tak za nią tęskniłam, ale obiecałam sobie, że nie kupię, dopóki nie wykończę jakiejkolwiek herbaty i udało mi się wykończyć 2, moje ulubione. Jedną i drugą. Puszeczki może sobie zostawię. No takie fajne są, także nie wiem. Na pewno zakupię jeszcze te 2, ale zanim je zakupię, to mam jeszcze kilka innych do wykorzystania. Słuchajcie, przygotowując śniadanie zapomniałam, ale już postaram się zbliżyć i bardzo szybko. Nie będę grzebać. Na samym dole jest odrobina sałaty takiej masłowej, tej do kanapek, co zazwyczaj się dodaje. Odrobina rukoli, kiełki, połowa awokado, no trochę mniej niż pół sera feta. Do tego jest, słuchajcie, taki dobry kawałek gruszki. I teraz na to, słuchajcie, idą akurat uprażone ziarenka dyni, a najlepiej smakowałyby do tego uprażone ziarna na przykład migdałów, albo słuchajcie, w najlepszym rozwiązaniu orzechy włoskie. Świetnie to będzie smakować. I teraz słuchajcie, co tutaj dodałam. Skropiłam to trochę oliwą, żeby to nie było takie suche. I to jest zlane odrobiną miodu. Takiego, wiecie, płynącego, fajnego miodu. Wiem, brzmi dziwnie. Feta, miód, gruszka. Jeszcze brakuje, wiecie co narobić, nie? Jeszcze bardzo fajne połączenie, które kiedyś też pokazywałam w foodbooku, jest zrobienie sobie kanapki i na przykład tam dajecie ser feta właśnie, rozsmarowujecie, na to kładziecie plasterki figi, najlepiej świeżutkiej właśnie, i skrapiacie to miodem. Bajka, bajka. To jest wersja w sałatce, jak najbardziej można to zrobić w kanapce. Czyli na przykład bierzemy sobie osobno fetę, możemy już ją sobie skropić trochę miodem, bierzemy gruszkę, albo przygotowujemy sobie kanapkę od razu na świeżo, czyli możemy dać na przykład trochę rukoli, jeżeli nie lubicie, to możecie dać inną zieleninę oczywiście, tu może być miks sałatkowy, co sobie życzycie, i później smarujecie właśnie trochę fetą, miodem i gruszkę i najlepiej orzechy włoskie. Wiem, dziwne, ale to jest po prostu połączenie dla odważnych i chciałabym Wam pokazać też takie rzeczy, bo ja też takie rzeczy jem, nie robię tego pod kamerę, tylko właśnie też lubię takie dziwne rzeczy i właśnie ostatnio kombinuję jak koń pod górę ze wszystkiego, co mam, aby zabrać ze sobą, więc taka sałatka na dziś. Kolejna zupa krem to jest cebula, duża pietruszka, bardzo ogromny por. No i oczywiście to odkroję, tego nie będę dawała. Tu jeszcze pójdzie czosnek. Również dam z pół szklanki mleka zwykłego, żeby to, wiecie, takie było bardziej aksamitne. I jeżeli chodzi o podanie, to w każdym przypadku, jeżeli chodzi o zupy krem, to jest to samo, co mówiłam wcześniej. Już szybko pokazuję i objaśniam. Dzisiaj mamy trochę inną wersję no, faszerowanych batatów. Więc tak, batat się upiekł, przekroiłam go na pół i jeszcze jak był cieplutki, to wyjęłam mu miąższ i powyciągałam tak dosyć sporawo, no bo chcę jak najwięcej, oczywiście to później można sobie wyskrobać, więc nic nam się nie zmarnuje. Więc tutaj mamy to pióre i teraz, gdybym na przykład robiła tą wersję drugą, która jest w tym drugim filmie, no to bym na przykład to pire sobie zostawiła na drugi dzień, na przykład do obiadu, jako właśnie takie pire, żeby sobie zjeść. Ewentualnie nawet bym sobie zostawiła i przygotowując zupę warzywną krem, też bym je po prostu dodała. I teraz tak, ja tu mam kawałek fety, jak widzicie. Do tego już jest świeżo zmielony pieprz, dosyć, bo ja to lubię. Soli nie będę dawała, bo feta już wiadomo. Tutaj mam tymianek, ale no suszony, bo nie mam świeżego. Tu mam nawet kiełki, słuchajcie, stwierdziłam, że też wykorzystam, i oliwki. I ten smak, który tutaj Wam pokazuję, to też jest dla takich bardziej, no może nieodważnych, ale dla ludzi, którzy lubią eksperymentować i lubią poznawać nowe smaki. Batat świetnie się komponuje po prostu z serem feta, więc teraz po prostu sobie to wszystko wymieszam i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Proszę bardzo, wymieszane, no a faszerowane. Proszę bardzo, gotowy. Jeden jest na jutro na obiad i na przykład ja nie miałabym żadnego problemu, aby drugą połówkę również sobie spakować do lodówki i zjeść ją na kolację. Można to chwilkę zapiec w piekarniku, nie ma żadnego problemu, jeżeli jesteście na przykład w domu, ale wersja tak jak najbardziej teraz na zimno też jest no, odpowiednia. I teraz jak widzicie, wszędzie staram się wrzucać gdzieś zieleninę, czyli ja po prostu lubię, dlatego też tak robię. Jeżeli Wy nie lubicie, no to nie wiem, no albo się zmuszacie i jecie, albo no nie wiem. Więc tak, oliwki to też kwestia oczywiście gustu, bo albo się je kocha, albo się nienawidzi. Można było tu na przykład dać do środka pokrojone w kosteczkę oliwki wymieszane po prostu z tym wszystkim. Można było natkę pietruszki dać, ja dałam szczypiorek, bo po prostu miałam jeszcze w domu. I taki jest finał, więc do tego wszystkiego, słuchajcie, będzie grucha. Coś się zakręciłam chyba. Chodziło mi po prostu o to, że tak jak mówię, albo na kolację w ten sam dzień i z jabłuszkiem na przykład, ewentualnie zostawiamy sobie na drugi dzień, na następny dzień i wtedy możecie znowu sobie wybrać, czy na obiad, czy na kolację. Ja nie mam problemu i dla mnie to będzie obiad i kolacja. Tutaj jest, słuchajcie, taka większa marchew pokrojona w kostkę i to są 4 udka, widzicie? Raz, dwa, trzy, 4. I teraz tak, gdy one są ugotowane, dodałam tylko do tego sól i słuchajcie, zawsze gdy gotuję, to daję tą piramidkę smaku. Oczywiście możemy z tego przygotować jakąś zupę, tylko wystarczy te szumówki teraz pościągać. Ja jednak, jak nawet nie robię zupy, to daję sobie to, bo wtedy to mięso, jak się ugotuje, ma dużo lepszy taki fajny smaczek, więc dałam sól i po prostu tą piramidkę i tak jak mówię, możemy to na dwojaki sposób przygotować, możecie nawet sobie z tego rosołek przygotować i mieć na przykład bazę do sosów, ewentualnie jakąś zupę z tego strzelić. I już mamy, słuchajcie, następne danie gotowe. Ja tylko sobie ugotowałam i tam dałam marchewkę pokrojoną właśnie, za chwilę zobaczycie w jakie kawałki, i też ugotowałam z tym mięsem i zaraz będziemy je obierać. A przygotowanie potraw z takiego gotowanego mięsa jest po prostu, uwierzcie mi, do koloru, do wyboru. Tyle tego, że aż głowa boli. Ja chyba źle powiedziałam, bo ja powiedziałam, że to są nogi, a to były pałki, wiecie, te malutkie pałeczki. No i obrałam, pokroiłam jak mi się tam podobało i zaraz wam pokażę, co ja akurat dzisiaj z tego wytworzę. Marchewka właśnie tak po prostu pokrojona i przecedziłam ją i już wrzuciłam tutaj do tego mięsa. Znowu po głębszym zastanowieniu i zanurkowaniu w lodówce stwierdziłam, że zostało przecież trochę brzoskwini, która była w puszce i wczoraj używałam ją do kurczaka w curry. I że zostało tam trochę, no to żeby się nie zmarnowało, ląduje tutaj. Kolejne buszowanie i tak, znalazłam kawałek awokado, to znaczy kawałek, taki miałam nie za duże awokado. I tu wrzuciłam jeszcze, słuchajcie, gotowane, gotowane na parze zielony groszek. I dałam pół puszki. A co dalej to jeszcze nie wiem, wiecie? Bo ja to tak robię na spontanie, także zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. W efekcie końcowym wyszło tak. Po prostu dałam mały jogurt naturalny i łychę majonezu. Nie lubię po prostu rzeczy, sałatek na samym jogurcie, zawsze daję jedną łyżkę majonezu i doprawiłam to tylko solą i pieprzem. Jeżeli zauważycie, to jest pietruszka z zamrażalnika. W lodówce poniewierały się 3 rzodkiewki, więc je po prostu tak pokroiłam w kostkę. I słuchajcie, miałam wziąć sobie jeszcze tą paczuszkę oliwek, ale stwierdzam, że ta porcja mi wystarczy. I tu właśnie rozkroiłam świeżego ananasa i zawsze go tak przechowuję i gdy potrzebuję, to wtedy na przykład mogę sobie zawsze na kolację, śniadanie czy tam na obiad dorzucić troszeczkę na przykład jakiegoś owoca jeszcze. Brzoskwinka daje bardzo fajny smak. I teraz tak na szybko, co jeszcze można zrobić z gotowanego mięsa? Można je przesmażyć, doprawić jak kebaba i zwinąć w tortillę z dodatkami. Można z tego zrobić, słuchajcie, świetnego tosta. Też go fajnie w środku tam doprawić i podokładać tam jeszcze, wiecie, rzeczy takie, co można fajne wrzucić, ogórka, pomidora, nie wiem, co wam się podoba. Dalej, co jeszcze można zrobić? Słuchajcie, kiedyś robiłam jeszcze pastę z gotowanego kurczaka na chleb, też była przepyszna. Do tego można, słuchajcie, ugotować ryż czy makaron, można dać trochę pasaty, można cudować, kombinować na wszystkie sposoby, także w sumie dzisiaj znowu stworzyłam coś z niczego, bo miałam zamysł, że zrobię coś z gotowanego mięsa kurczaka, ale tak do końca nie wiedziałam, co to będzie, więc tak po prostu będzie wyglądała moja kolacja na jutro i zaraz sobie spakuję taką samą porcję na pojutrze, tylko że na jutro nie mam rzodkiewki, więc wezmę sobie albo trochę ananasa nakładę tutaj, albo wezmę sobie tą paczuszkę tych oliwek. Śniadanie. Śniadanie polega na tym, że Paula ma jogurt naturalny z miodem, do tego ma nasiona chia, płaską łyżkę i zamrożone, jak widzicie, puszczają sok maliny z truskawkami i tu już wymieszałam, tu jest trochę świeżego ananasa. A ja mam nasiona chia i to samo, tylko że ja mam po prostu z jogurtem zrobione, a nie z naturalnym i 2 kawy. To też może być moim zdaniem propozycja zamiast na śniadanie, to również na kolację. A Paula się bawi z kotami i szaleją jak głupie, więc dobra, tak wygląda śniadanie. Chciałam powiedzieć, że ostatnio kupiliśmy te kawy, które wam pokazywałam i chcę powiedzieć, że ta lawaza jest taka średnio na jeża i ta kawa, którą zrobiliśmy jako pierwszą, powiem wam, że teraz ją po prostu męczymy. Tu jest resztka i nawet nie mam ochoty jej wsypywać do ekspresu. Każdy, kto ją pije, to jest po prostu ohydna. Tej nie otwierałam, ale chyba jutro to zrobię. To jest jedna z najlepszych kaw, jaka tylko może być. Ta, słuchajcie, no nie wiem, no nie mogę. No po prostu tak mi nie smakuje ta kawa, że po prostu jeszcze nie spotkałam kawy, która mi tak bardzo jej smakowała. Nie wiem, ma bardzo dobre opinie w internecie. Nie wiem, być może ja się nie znam na kawie, no po prostu mi nie smakuje. I ta lawaza no na pewno jest dużo lepsza od tego, ale to jest petarda. Dzisiejszy obiad, słuchajcie, jest w domu, więc nie będę już przekładać ani kombinować, jak to będzie wyglądało w pudełku. Już objaśniam, to jest tortilla, meksykańskie danie, bardziej oczywiście w wersji polskiej, tak? Z przyprawą ostatnią w tym domu, ostatnią przyprawą fajitas. Teraz na to pójdzie po plasterku żółtego sera, na 10 minut do piekarnika, na jakieś 180 stopni i jedna porcyjka będzie moja. One są tak dość nafaszerowane, nie będę objaśniała, link w informacji pod filmem, bo to już było na kanale, więc proszę tam sobie zerknąć, co to jest za cudo. Voila! I trochę zieleninki, czyli czegoś, co było w lodówce, a mianowicie tym razem szczypiorek. Pycha! Uwaga, przygotowuję obiad, kolację, bo później przychodzą do nas znajomi, bo dzisiaj jest sobota, ostatki. I jeżeli się wsłuchacie, to w tle słychać konkurs skoków, więc oglądamy. Mamy tak, jajka i będą jajka faszerowane po prostu, czekajcie, gdzie ja to mam? Przesmażyłam pieczarki z cebulką, do tego dam almettę i żółtka tutaj wkroję. Tu mamy brzoskwinki, bo robię kurczaka w curry. I tutaj dałam, słuchajcie, cebulę, czosnek, no jak widać trochę papryki żółtej, czerwonej i pieczarki tyle co było i kurczaka zaraz tutaj wkroję i tu będzie po prostu kurczak w curry. Fu, jak tu gorąco, a tu się gotuje ryż. Proszę bardzo, to się nazywa prawdziwy artystyczny nieład, w ogóle nie pytajcie o nic. Posypałam słodką papryką i fajnie jest dać keczupu trochę do tego, ale moje kleksy wychodziły tak coraz gorsze, więc sobie darowałam. Tu mamy kurczaka w curry z jogurtem naturalnym i do tego jest ryż i będziemy podawali ryż, kurczaka i osobno po prostu na talerzyk troszkę brzoskwinki. Pycha! Edytując film stwierdziłam, że wypadałoby się konkretnie pożegnać, więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że nikt nie był głodny i nie ciekła mu ślina i że spożywaliście posiłek w trakcie oglądania. Chociaż nie zawsze to pomaga. Mam nadzieję, że zainspirowaliście się czymś. Oczywiście posiłki można zmieniać, mieszać z dnia na dzień, bo organizm też nie lubi jeść ciągle tego samego. Jeżeli chodzi o przekąski, to ja stosuję cały czas albo koktajle owocowe, albo zupy krem. Jestem na fazie zup krem. Niedługo zupa krem z buraka i mleka kokosowego. Także wyczekujcie kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę, proszę o kciuka do góry i widzimy się już niedługo. Hej!